Kłodzkim Ośrodku Kultury zorganizowany został koncert Aleksandra Tulinowa, ukraińskiego wykonawcy i kompozytora, mistrza akordeonu, laureata ogólnoukraińskich i międzynarodowych konkursów. Muzyka to jest pasja Aleksandra i on jest kompozytorem. Dzisiaj będzie grany jego własny program, który się nazywa Freedom i to będzie muzyka bardziej poważna, a także taka zmieszana w stylu rock, symforok. Czyli to jest muzyka w stylu epic i jeszcze będą utwory w symforok stylu. Będą też grali na scenie muzycy z Polski i Ukrainy, bo staramy się tworzyć takie wspólne jakieś projekty, pokazywać naszą przyjaźń. Dlatego są trzy dziewczyny, które studiują w Akademii Muzycznej Wrocławskiej i także nasz kontrabasista, który jest z Charkowa, będzie grał z nami. Jesteśmy tutaj z humanitarną misją i bardzo tęsknimy za swoją ojczyzną, bardzo współczuwamy i martwimy się o to, co się dzieje tam. I jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni Polsce. Naprawdę wasze wsparcie jest ogromne i bez was to byłoby nam bardzo trudno. I koszty, które zaraz zbieramy na tych koncertach, przekazujemy na taki fund Głos Ukrainy, który pomaga budynkom dla dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą sami o sobie zadbać. I to jest właśnie to, co staramy się robić dla swojej ojczyzny. Niedawno powstała fundacja Insight, która pomaga artystom, muzykom oraz staramy się tworzyć takie wspólne projekty polsko-ukraińskie, które pokazują naszą przyjaźń, która jest naprawdę już od lat jeszcze do wojny. I zapraszamy różnych muzyków. Chcemy szczerze i serdecznie podziękować Kłodzkiemu Ośrodku Kultury oraz miastu Kłodzku za takie ciepłe wsparcie dla nas i osobiście panu Tomaszu Lasku, dyrektoru Ośrodka Kultury Kłodzkiego. Mieliśmy koncert 3 października tutaj w Ośrodku Kultury Kłodzkim i zebraliśmy koszty, żeby kupić grzejnik dla domu dziecka w Ukrainie. Także bardzo dziękujemy, to jest naprawdę wielkie wsparcie i ogromne podziękowanie od nas.